Szanowni Państwo, dwa dni temu pan poseł Paweł Kowal zgłosił inicjatywę, aby Polska podjęła akcję zniesienia wiz do krajów Unii Europejskiej dla Ukraińców. Ta akcja jest w tej chwili szeroko rozwijana i komentowana. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj wyraził poparcie dla niej pan minister Sikorski. Chcieliśmy zaapelować do rządu, do pana premiera Tuska, do pana ministra Sikorskiego, aby ta akcja stała się jednym z podstawowych priorytetów polskiej polityki zagranicznej, nie tylko polityki wschodniej. Wydaje się, że poważna polityka wschodnia, poważna inicjatywa, ogólnoeuropejska, polska inicjatywa wobec Ukrainy, to jest duża szansa dla Ukrainy i to jest duża szansa geopolityczna dla Polski. Chcę też poinformować Państwa, że inicjatywa Godzina dla Polski włączyła się w akcję zbierania podpisów pod petycją o likwidację wiz. Proszę Państwa, jak wiadomo albo nie wiadomo, w 2009 roku i 2010 roku zostały zniesione wizy dla kolejnych krajów na Bałkanach Zachodnich, do Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny i kolejnych. Obecnie trwają prace nad tym, żeby znieść obowiązek wizowy także z Kosowem. Nie ma chyba dla nikogo wątpliwości, że znoszenie wiz jest oczywiście procesem technicznym. Wymaga spełnienia pewnych kryteriów, ale tak naprawdę ma też aspekt polityczny. Przecież w istocie rzeczy chodzi o to, szczególnie w przypadku Serbii, jak pamiętamy, o to chodziło, by wykonać pewien jasny polityczny gest do społeczeństwa serbskiego. Dzisiaj wszyscy zastanawiają się, co można zrobić, co może Polska zrobić, jak skutecznie zareagować na sytuację na Ukrainie. Ta odpowiedź jest prosta, ja sam ją podaję od kilku lat. Znieść wizy. Znieść wizy, czyli radykalnie przyspieszyć proces uzgadniania i wprowadzania zmian, które zostały już w większości zaaprobowane przez odpowiednie instytucje na Ukrainie i w Unii Europejskiej. Stąd apel po to, żeby premier, żeby minister spraw zagranicznych, skoro wokół tej sprawy panuje taka zgoda, przedstawili te kwestie na posiedzeniu szefów państw i rządów i powiedzieli, że to jest najprostszy sposób. Dużo prostszy nawet w obecnych warunkach politycznych niż podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Mamy doświadczenia z Bałkanów Zachodnich, nie ma żadnych negatywnych skutków, istotnych negatywnych skutków znoszenia wiz. Wizy są przeżytkiem, ograniczają kontakt między ludźmi, powodują frustrację, powodują niepotrzebne wydatki w społeczeństwach, które są akurat społeczeństwami dużo uboższymi. Także do tych wszystkich, którzy szukają pomysłu na to, co zrobić w sprawie Ukrainy, kochani, jest prosty sposób. Solidarne wystąpienie Polski i konsekwentne doprowadzenie do tego, żeby, jeśli coś zostanie istotnego z tych wielkich protestów studenckich i młodzieży na Ukrainie, znieść im wizy. Po prostu powiedzieć, przyjrzyjcie do nas bez stania pod naszym konsulatem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję bardzo.